zaręczyny w życiu każdego to jest ważny element. Powiedz, Janku, jak to było u ciebie z zaręczynami? Bardzo trudno i bardzo ciężko, począwszy od wybranki, znalezienia odpowiedniej kobiety. Oczywiście to jest chyba największa trudność w tym wszystkim przy zaręczynach, a jest to nieodzowny element zaręczyn, kobieta, której chce się oświadczyć, a następnie, żeby bardzo, ale to bardzo podkreślić wyjątkowość takiej chwili, wyjątkowość kobiety, znalezienie odpowiedniego pierścionka zaręczynowego. Powiedz, jak tobie właśnie udało się wybrać właściwy pierścionek? Jak to w ogóle cała ta historia u ciebie wyglądała? Jest to miesiąc nieprzespanych nocy, ponieważ wymyśliłem sobie, i chyba nie tylko ja tak myślę, ale większość mężczyzn wie o tym, jest przekonanych, że ta wybranka serca jest wyjątkowa, dlatego ten pierścionek musi być wyjątkowy. Ja nie jestem minimalistą. Minimalista pójdzie do jubilera, czy może nie do jubilera, ale do sklepu z wyrobami złotniczymi. Zobaczy ten pierścionek, powie, ja chcę ten pierścionek, kupi go i to wszystko. Natomiast ja wymyśliłem sobie, że podkreślenie danej chwili to jest właśnie nie tylko zakup, ale przede wszystkim zaprojektowanie tego pierścionka. No tutaj też trzeba wiedzieć o tym, że ta wybranka musi coś tam podpowiedzieć, żeby trafić w gusta również wybranki. Musiałem śledzić bardzo długo, jakie są wzory oczek, czy styl europejski, czy amerykański. Do tego musiałem się dużo dowiedzieć o złocie, przede wszystkim o diamentach, no bo jestem tradycjonalistą, dlatego dla mnie pierścionek musiał być tylko z diamentem. I to mnie kosztowało miesiąc wyjęty z życia, ponieważ przez ten miesiąc śledziłem na internecie i nie tylko, w rozmowach też z różnymi osobami, które zajmują się profesjonalnie zarówno złotem, jak i diamentami, co mogę zrobić, oczywiście w danych pieniądzach, którymi dysponowałem, ale jednocześnie, żeby to było bardzo ładne i wyjątkowe i bardzo oryginalne. A powiedz, Janku, jak ten twój pierścionek faktycznie miał wyglądać? Bo tak mówisz o tym projekcie, natomiast widzowie nie są w stanie wyobrazić, na czym właśnie ten projekt miał polegać i przede wszystkim z jakich metali szlachetnych pierścionek miałby zostać wykonany oraz jakie to miały być dodatki, bo zazwyczaj każda kobieta marzy o pierścionku zaręczynowym z diamentem. No i właśnie tutaj zaczyna się ta moja droga pod górę niesamowita, ponieważ jestem laikiem. Nie znam się na diamentach, nie znam się na złocie, nie znam się na próbach złota. Przez całe życie robiłem całkiem coś innego, niezwiązanego z diamentami i ze złotem. Ale ponieważ zwróciłem się o pomoc do profesjonalistów, dowiedziałem się o próbach złota, dowiedziałem się o diamentach, o klasie czystości. Chciałem, żeby ten pierścionek był z diamentami lub też z diamentem. Jednocześnie o tych diamentach tak naprawdę nic nie wiedząc. Wiedziałem, że są. Oglądałem też przeróżne filmy, gdzie jest bardzo eksponowany pierścionek z diamentem. To zawsze jest eksponowane. Wiedziałem o Cartierze, wiedziałem o różnych firmach, ale tylko wiedziałem. To była taka wiedza, którą każdy z nas ma, ale nie wgłębiałem się nigdy w tą wiedzę. I dlatego jak wybrałem sobie z kilku wzorów, które przeglądałem z Kasią, przeglądaliśmy kilka wzorów, ona nadmieniała mi, co jej się podoba. Więc z tych kilku wzorów, chyba z 5 albo z 6, stworzyłem wzór jeden, no dosyć niepowtarzalny wzór, dosyć wyjątkowy, którego nie widziałem nigdzie wcześniej, ale taki właśnie wzór podobał mi się. Przedstawiłem ten wzór. No, okazało się, że to wcale nie będzie aż tak drogi, jak myślałem, ponieważ szczerze mówiąc, to co zawsze, chyba nie tylko mnie, ale to co też u innych osób może nie budzi zniechęcenia, ale zniechęca ich do zaprojektowania przez siebie samego takiego pierścionka przez diamenty, to każdy z nas myśli, że to są bardzo duże, kolosalne pieniądze. Ja też tak na początku myślałem, że to, co ja wybiorę, czyli te diamenty, to złoto, to będę musiał zadłużyć się kredytem hipotecznym na całe życie, a wcale tak nie jest. To naprawdę nie są aż tak wielkie pieniądze, jeżeli robi się to, projektuje się samemu i daje się do wykonania komuś. To nie jest drogie. Dużo drożej wychodzi to wszystko, kupując gotowy wyrób. Powiedz, Ewelino, czy faktycznie w Polsce jest coś takiego, że kiedy, no wiadomo, osoba, potencjalny tutaj klient, który chce zakupić się pierścionek zaręczynowy, no to wiadomo, że w Polsce w większości każdy idzie do sklepu jubilerskiego, do centrum handlowego i w tym przypadku co wtedy taniej wychodzi, kiedy dana potencjalna osoba może więcej zaoszczędzić, a z drugiej strony więcej zyskać tak naprawdę poprzez, nie wiem, lepszy wzór, lepszy pierścionek. Czy taniej jest w tym przypadku, idąc do sklepu, kupić gotowy wzór, czy jednak na zamówienie zamówić to, co się chce? Nie wiem, jak jest w pozostałych firmach, które wykonują biżuterię na zamówienie, natomiast u nas jest zdecydowanie taniej niż w tak zwanych salonach galeryjnych, ze względu na to, że firma ma dostęp do 5 wszystkich, znaczy się giełd diamentowych. Oszczędzamy głównie na surowcu, mamy własne złoto, no i dostęp do diamentów, które na giełdach są, nawet mogą być 50% tańsze niż w sklepach detalicznych, więc siłą rzeczy, jak się doda jeszcze ceny czynszów galeryjnych salonów wielkich i to, że te salony potem większość biżuterii, robiąc pełną rozmiarówkę, muszą przetopić na nowo, to nasza cena może być 1/3, góra 50% wartości tak zwanych salonów galeryjnych. No troszkę minusem dla takiego pana, co to z dnia na dzień stwierdził, że się chce zaręczyć, może być czas, no bo trzeba wykonać ten pierścionek, ale myślę, że każda kobieta woli poczekać właśnie na coś takiego, co będzie dane od serca, czyli wymyślone, z czymś się będzie kojarzyć, z wspólną wyprawą, z jakimiś marzeniami, z kolorem oczu chociażby, tak? Czyli ten pierścionek będzie zrobiony od serca, dany od serca, a u nas jest to możliwe. Przyjdzie pan, narysuje sobie taki pierścionek, nawet jak nie potrafi świetnie rysować, to jubiler potem pomoże. Jak już mniej więcej wiemy, o co chodzi, powstaje projekt 3D. Jest akceptowany przez klienta, zmieniamy go do momentu, kiedy nie zostanie zaakceptowany. Czyli jest to taki wzór z każdej strony, ten pierścionek widać, można wszystko obejrzeć. Pewnym problemem dla panów jest zmierzenie palca wybranki, no bo jak zrobić tajemnicę i jednocześnie zmierzyć, więc też już mamy sposób wypracowany, nie będę tutaj zdradzać tajemnic firmowych, ale jak przyjdzie do nas taki pan, to na pewno doradzimy, jak to zrobić. Jak już jest wybrany diament, bo też mając dostęp do giełd, możemy zaproponować niebieski, różowy, biały diament, bo pamiętajmy, że złoto w biżuterii, no to już jest złom. Złoto trzeba rozcieńczyć, żeby była biżuteria zrobiona, bo złoto nie jest plastyczne. Natomiast diament nic nie traci na wartości, jak stawimy do biżuterii, więc jest to też inwestycja, pewne zabezpieczenie dla tej przyszłej rodziny. Zresztą początkowo pierścionek zaręczynowy tak naprawdę to miało być zabezpieczenie dla pani. Miała kilku wybranków i ten, który pokazywał ten pierścionek zaręczynowy, no według niej najbardziej wartościowy, dawał jednocześnie zabezpieczenie, bo pierścionka przecież się nie oddaje, czyli jak były wojny, wyprawy krzyżackie i tak dalej, to pani zabezpieczenie zostawało w razie czego, tak? To taka była idea. A druga taka legenda, częściowo prawda, związana właśnie z pierścionkiem zaręczynowym, dlaczego jest diament? Diament jest to najtwardszy minerał, chyba najstarszy na Ziemi minerał, powstawał, kiedy jeszcze nie było kontynentów, jest uważane za niezniszczalne i w starożytności były to łzy bogów. Także łączy się z czymś nierozerwalnym, czymś wspaniałym, prestiżowym, dlatego w tym pierścionku powinien być diament, ale diamenty są we wszystkich kolorach tęczy. My jesteśmy w stanie zaproponować różowy, biały, niebieski, nawet czarne się zdarzały w pierścionku zaręczynowym. No ja nie jestem fanką, ale wiadomo, trzeba panię dogodzić, żeby zaakceptowała te zaręczyny. Pan sobie wybiera, co chce, czeka 7 dni góra i ma dużo lepszą cenę i coś wyjątkowego, czego nie będzie miał nikt inny. A proszę powiedzieć, jak wygląda w ogóle cała ta procedura u ciebie w firmie, Ewelino, kiedy dany klient chce zamówić właśnie taki pierścionek, od czego powinien tak naprawdę zacząć i jak cała ta procedura będzie dalej wyglądać? Przede wszystkim zdecydować się na zaręczyny. Jak już jest zdecydowany, to przyjść i powiedzieć, co mniej więcej. Najlepiej my przeważnie, ponieważ jesteśmy firmą inwestycyjną, więc nie mamy wzorów pierścionków takich, które możemy pokazać wszystkich możliwych, jakie są na świecie. Mamy to, co żeśmy do tej pory robili, ale najprościej, jak klient pójdzie gdzieś rzeczywiście do jakiegoś salonu, bądź wejdzie po prostu w Google, w internet, wygoogla sobie pierścionki, wybierze wzór, albo jeśli ma w głowie coś, co właśnie właśnie jest dla nich wspólnym symbolem. Coś, co zawsze kobieta mówiła, że chce mieć, niech narysuje prowizorycznie. Może to wyglądać jak obrazek dziecka w przedszkolu, jubiler sobie z tym poradzi, program graficzny też. Idziemy do jubilera, jubiler wstępnie wycenia. Jeśli jest cena do zaakceptowania, no to wtedy robimy projekt 3D, jeśli nie, no to zmniejszamy na przykład wielkość diamentu, dopasowujemy do klienta. To też jest duża zaleta nasza, że klient, no każdy klient ma inny budżet przeznaczony. W sklepach jubilerskich te ceny są narzucone, my jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby klient był zadowolony i żeby miał tego, czego oczekuje, bo jest sporo tak zwanych trików jubilerskich, które pozwalają optycznie na przykład diament powiększyć albo dodać jakieś małe diamenciki z boku, co sprawi, że pierścionek będzie wyglądał zaręczynowy bardzo wyjątkowo. Jubiler ma wprawę, więc doradzi. Jak już jest projekt zrobiony, no to trzeba, tak jak powiedziałam, 7 dni poczekać, odbieramy pierścionek, no i się zaręczamy. Ja może jeszcze dodam jedną rzecz, której nie powiedziałam, ponieważ mamy dostęp do giełd, mamy diamenty inwestycyjne, to nasze diamenty wszystkie mają wartość inwestycyjną, ale uczulę klientów i panów, którzy chcą się zaręczyć, że jeśli chcą rzeczywiście dać diament, który ma taką wartość, to muszą zwracać uwagę, że poza certyfikatem do całego pierścionka, który powinna dać firma jubilerska, jubiler, gemolog nawet może, powinni dostać certyfikat do kamienia, bo tylko taki kamień jest uważany za inwestycyjny i tylko za taki kamień dostaną zwrot pieniędzy. Są 3 laboratoria na świecie, które takie certyfikaty mogą wydawać. GIA, IGI i HRD. Nikt inny, żaden gemolog, żaden jubiler nie ma prawa certyfikować diamentów. Nawet jeśli się zna i może się świetnie znać i określić parametry tego diamentu i go wycenić, nie ma prawa wydawać certyfikatu. A bez certyfikatu kamień, jeśli będziemy chcieli sprzedać, to sprzedamy go, no tak jak ze złotem, jeśli jest złomem, czyli 20–30% wartości rynkowej. W tej chwili większość laboratoriów już wypala rondystom na rondyście, na największej średnicy diamentu, numer certyfikatu laserem. Dlatego osadzony w pierścionku diament też bardzo łatwo można szczytać. Tak jak tutaj widzimy, mamy lubkę jubilerską, w środku włożony jest pierścionek z jednokaratowym diamentem. Gdybyśmy spojrzeli, widzimy numer certyfikatu. Certyfikat jest oddzielnie do tego pierścionka, do tego kamienia. Jest to wartość inwestycyjna, za którą w razie czego pani czy cała rodzina może rozpocząć życie na nowo. Pierścionek, który ja sobie wstępnie zaprojektowałem, trochę różni się od tego obecnego, czyli ten, który tutaj widzimy. Ponieważ tak naprawdę no ten wzór jest dużo piękniejszy. To, co ja w sobie wymyśliłem, firma Eweliny oszlifowała. Ten projekt został oszlifowany przez nich, pokazany mi. Różni się, może nieznacząco, ale różni się. Jest dużo ładniejszy od tego, jest dużo ładniejszy od tego, który ja zaprojektowałem. To, o czym mówiła Ewelina, o tych diamentach, o certyfikatach, ja tak naprawdę dowiedziałem się dopiero od Eweliny, że nabywam nie tylko pierścionek zaręczynowy, ale też właśnie i inwestycje. To jest też bardzo ważne, ponieważ oprócz pierścionka, który się daje, daje się też kobiecie, swojej wybrance, ten właśnie certyfikat. W tym certyfikacie jest wszystko na temat pierścionka, czyli waga diamentu, czystość diamentu, co jest bardzo ważne, o czym nie wiedziałem. Każdy diament ma swoją czystość, próba złota, wszystkie wymiary i oczywiście ten jeden wyjątkowy numer, ten certyfikat. Po tym poznajemy, że rzeczywiście ten pierścionek jest wyjątkowy, jest diamentem. Ja wcześniej, jak robiłem rekonesans po różnych firmach jubilerskich, galeriowych i nie tylko, nikt nigdy nie powiedział mi o pierścionku z diamentem i o certyfikacie. Nikt nawet nie wspomniał mi o tym, że kupując ten pierścionek z diamentem będę miał do tego jakikolwiek certyfikat. Dlatego zdziwiony byłem, że tutaj jak zaczęliśmy rozmawiać o diamentach z Eweliną, o tym moim pierścionku, dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak certyfikat do tych diamentów i to jest nieodłącznie związane z tym diamentem. No oczywiście zaimponowało mi to niesamowicie, ponieważ taki to jest jeszcze dodatkowy atrybut do tego pierścionka zaręczynowego, że jest to nie tylko piękna, bo naprawdę jest to pięknym wyrobem, ale jest też i inwestycją. A to chyba jest też bardzo ważne, ponieważ zawsze, jak już mamy wybrankę, myślimy o przyszłości. Więc to jest taka inwestycja w przyszłość. Tutaj jeszcze bardzo ciekawą rzecz wspomniała Ewelina o tym rozmiarze. Naprawdę, drodzy panowie, rozmiar pierścionka i wziąć ten rozmiar pierścionka swojej wybranki, żeby ona jednocześnie nie wiedziała o tym, że będą to zaręczyny, to jest bardzo trudne, naprawdę bardzo, bardzo trudne. Chyba z tego wszystkiego najtrudniejsze to jest właśnie, jak dostałem w mailu od Eweliny, ale bardzo cię proszę jeszcze o rozmiar tego pierścionka i wtedy, wiesz, masz już wzór, mamy już wzór wybrany, mamy już wybrany diament, wiemy już, jak to będzie zrobione, ale właśnie, jaki rozmiar? No niestety moje palce nie pasowały do palców Kasi, przymierzałem to na różne sposoby i niestety ja mam troszeczkę grubsze palce, więc nie miałem pojęcia, ale właśnie są sposoby takie, że można z tego wybrnąć. A jak ty wybrnąłeś właśnie, jak sobie poradziłeś, aby uzyskać właśnie ten rozmiar Kasi? Rozmiar palca Kasi. Oczywiście. Zapraszam tutaj do Eweliny. Jeżeli już panowie się zdecydują na wybór takiego pierścionka, Ewelina wszystko wytłumaczy, a my nadal pozostawmy to jako taką tajemniczością, tak jak jest tajemniczość związana z zaręczynami, więc niech będzie ta tajemniczość, jak pobrać rozmiar pierścionka od swojej wybranki. A powiedz, Ewelino, dlaczego tutaj w Polsce w większości w sklepach jubilerskich, kiedy kupuje się faktycznie pierścionki, pierścienie, sygnaty z diamentami, takich certyfikatów się nie daje? Ponieważ niestety, mimo tego, że wszyscy deklarują, to w Polsce jest mało firm, które mają dostęp do giełd diamentowych. Czyli no, nie mogą kupić diamentów hurtowo w tak dobrej cenie, jak my mamy. I bardzo często kupują jubilerzy diamenty niecertyfikowane, bo certyfikacja oczywiście kosztuje. Korzystając z tego świadomie albo nieświadomie, albo z rozpędu, bo zawsze tak było, że ludzie się o te certyfikaty nie pytają. Traktują pierścionek jako wyrób jubilerski, dla którego nie ma znaczenia, czy jest certyfikat, czy go nie ma. A my coraz bardziej staramy się edukować rynek. Zresztą no, Polacy się coraz bardziej bogacą, podróżują po świecie, też się orientują, bo do mnie często przychodzą osoby, które już wiedzą, że powinien być certyfikat dodatkowo. Zwiedziły ileś sklepów jubilerskich i nikt im nie zaoferował tego certyfikatu. Ja miałam taką sytuację, że w jednej z galerii poszłam do sklepu jubilerskiego, widząc na wystawie spory diament w pierścionku. Naprawdę to było około 2 karaty, więc już 100 tysięcy, a nie 10. I z ciekawości chciałam się dowiedzieć, czy do takiego wielkiego diamentu, który naprawdę kosztuje dużo pieniędzy, to jest inwestycja, to już nie jest wyrób jubilerski. Jest certyfikat i pani mi powiedziała, pani ekspedientka, że ona może mi wystawić, bo ona ma to podstemplowane przez gemologa, ona sama wypisze. No tak naprawdę nie mamy wówczas nawet pewności, czy jest to diament. Moim zdaniem, jak inwestujemy 50 zł, no to no, tak samo jak kupujemy lotto, tak? No, wyjdzie, nie wyjdzie, tak? Ale jeśli już inwestujemy pieniądze, które żeśmy zbierali bardzo często, no jakiś czas, dłuższy albo krótszy, to upewnijmy się, że rzeczywiście ma to sens, bo tak jak wcześniej mówiłam o numerze certyfikatu na rondyście, moim zdaniem podstawą już poza certyfikat daje pewność, że jest to diament. To po pierwsze, jeśli czytamy numer, powinniśmy zażądać w sklepie jubilerskim, żeby nam pokazano ten numer, nie tylko certyfikat, ale numer. Każdy jubiler robi tak pierścionek, aby ten numer był widoczny na rondyście. Więc jeśli chcemy kupić gdzieś i rzeczywiście trafi nam się salon jubilerski, że jest certyfikat, to o to spytajmy. Potem pójdźmy do domu, sprawdźmy w tak zwanym rapaporcie, czyli cenniku detalicznym diamentów, czy jest to cena prawdopodobna, którą powinniśmy otrzymać. Powinniśmy zapłacić za ten diament. I nie przepłacajmy 3 razy za coś, co nawet nie ma certyfikatu i sprzedamy za 20% wartości. Więc no, staram się edukować. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi już nie zrobi tego. Oczywiście nie chcę robić czarnego PR-u jubilerom, bo to tak zawsze było i tak się coraz bardziej wyedukowani ludzie pewnie wymuszą te certyfikaty na jubilerach. No wtedy pewnie u jubilerów pójdą do góry ceny, bo my, tak jak wspomniałam, przewagę mamy w tym, że mamy dostęp do giełdy, więc oszczędzamy na diamentach. Oszczędzamy na tym, że mamy dużo tańsze diamenty, mimo że certyfikowane, niż kolejny pośrednik. A jubiler kupuje na ogół od kolejnego pośrednika, a każdy po drodze chce zarobić, no jest to naturalne. A Ewelino, jak to jest? Jak wy kupujecie diamenty na giełdę, to już z pewnością te diamenty już mają te certyfikaty, bo jak rozumiem, że jak kupujecie te diamenty gdzie indziej, to zanim dany salon jubilerski zwróci się do firm uprawnionej o wystawienie tego certyfikatu, to chyba zapewne to będzie dość długo trwało. I nawet nie każdy może się zwrócić, żeby scertyfikować diament, bo certyfikat nie tylko określa parametry diamentu i stwierdza, że jest to diament, ale jeśli diament ma certyfikat, to też jest to dowód pochodzenia, czyli wydobycie tego diamentu nie finansuje walk zbrojnych i nie jest wydobywany przy pomocy dzieci. No już teraz jest takich sytuacji coraz mniej, ale tak to jest spisane, tak powinno się odbywać. Droga Sztuka diamentu jest taka, że po wydobyciu diamenty nieoszlifowane trafiają, jedne na giełdę, drugie są szlifowane i właśnie certyfikowane. Te nieoszlifowane to są na ogół maleńkie diamenty, które można potem certyfikować hurtowo w tych podobnych parametrach. Dopiero później po certyfikowaniu diamenty trafiają do kolejnych pośredników, do firm handlujących. To nie ma tak, że diament idzie w świat i potem dopiero może wrócić certyfikowany, bo nie wiadomo skąd ten diament pochodzi. A właśnie, mówiąc o tych diamentach z nieznanego pochodzenia, co się wtedy z nimi dzieje się? Kiedy z jednej strony nielegalnie wydobywa się, a z drugiej strony, czy faktycznie oni mogą kiedykolwiek uzyskać certyfikat, czy są sposoby na to? No ja takich sposobów nie znam, bo nigdy nie było mi to potrzebne. Aczkolwiek no rzeczywiście wiem, że ludzie są kreatywni i tam, gdzie jest nisza, tam na ogół się znajdzie, tylko trzeba się zastanowić, sposób oczywiście się znajdzie, tylko trzeba się, znajdując ten sposób, zastanowić, jakie będą ewentualne konsekwencje, bo ja co chwila słyszę o jakichś piramidach VAT-owskich i innych tym podobnych od moich klientów i że to się nie opłacało, bo 4 lata na wakacjach to jednak nudno jest, także ja jednak mimo wszystko wolę zgodnie z literą prawa postępować. A Ewelino, oprócz oczywiście tych pierścionków zaręczynowych, jeżeli mówimy już o samych obrączkach ślubnych, czy również u was można je zamówić? Oczywiście, wszystko co jest wyrobem jubilerskim u nas można zamówić. Obrączki też bardzo polecam, bo można sobie wymyśleć. Już robiliśmy obrączek bardzo dużo, nawet chyba więcej niż pierścionków zaręczynowych i za każdym razem to jest zupełnie inny projekt. I jestem prawie przekonana, że te osoby nigdy w życiu nie spotkają kogoś, kto ma takie same obrączki. Mogą się zazębiać, mogą mieć napis odpowiedni, mogą mieć znaczek, który tylko dla nich jest czytelny. No jest to pomysł, tak samo jak z pierścionkiem zaręczynowym, rewelacyjny. Ale też na przykład robimy prezenty na rocznicę. Ostatnio pan kupił pierścionek z 3 chyba karatami, bo 3. rocznica ślubu. Robimy sygnety dla panów, bo też panie panom coraz częściej kupują spinki do mankietów. No już o slipkach kąpielowych to już mówiłam kilkukrotnie, bo ale jeszcze nikt tego pomysłu nie przebił, więc powtórzę, że mogą sobie panowie w slipki również wstawiać. Spinki do mankietów, spinki do krawatów, sygnety, cokolwiek dla pani, zawieszki, wszystko robimy. No minusem w porównaniu z firmami jubilerskimi jest to, że u nas nie ma salonu, więc trzeba chwilę poczekać na zrobienie, ale zdarzyło mi się najdłużej czekać na pierścionek, na wyrób jubilerski jakikolwiek 10 dni, a najkrócej 1 dzień. Więc myślę, że jest to do wytrzymania, biorąc pod uwagę, ile się oszczędzi finansowo i że ma się to coś wyjątkowego. I dodam jeszcze jedną rzecz. Teraz coraz częściej, ponieważ pojawiło się mnóstwo ślubów, już teraz nawet wesela odbywają się z czwartku na piątek, ze względu na to, że nadrabiamy 2 lata, to bardzo często goście jakoś w ostatnim momencie są, przypomina im się, że idą na jeszcze 1 ślub, czy jeszcze 1 wesele, bo jak jest 1 pokolenie mniej więcej, to oni teraz hurtowo wesela i śluby i tylko ze ślubów na ślub jeżdżą, aż sukienek brakuje, z tego co słyszałam. No i nagle już sukienka jest, makijaż jest, garnitur super i nagle ups, nie mamy prezentu. No i przeważnie było tak, że dobra, no to ile pieniążków im damy i do koperty. I to jest takie, no wiadomo, że lepiej tak niż nic, ale takie troszkę płytkie, bo potem te pieniądze są gdzieś tam wrzucane, widać, że ten ktoś tak w ostatnim momencie, nie wiadomo ile dać, no takie, no i wiadomo, że jeśli państwo młodzi mają już wyposażone mieszkanie, samochód, dobre biznesy, to włożą gdzieś do szuflady te pieniądze i one tracą, leżąc w szufladzie na wartości, bo w banku zresztą tak samo, nie tylko w szufladzie, wiadomo jakie jest oprocentowanie na kontach bankowych, wiadomo, że inflacja, no to jest grubo ponad 10%, więc tak naprawdę tracimy, to już lepiej pójść i poszaleć za te pieniądze w danym momencie, ale świetnym rozwiązaniem i myślę dużo fajniej i ciekawiej wygląda jest na przykład sztabka złota. Sztabki są od 1 grama do nawet kilograma, czyli od 270 000 do 270 zł. Można wybrać sobie budżet jaki się chce. My dajemy klientowi od ręki, tak fajnie zapakowane, można od razu włożyć i włożyć jeszcze jakiś cytat ewentualny, jakieś serduszko. Moneta, srebrna uncjowa moneta ze słoniem, z trąbą do góry, ma jednocześnie przesłanie takie życzące powodzenia i też myślę jest dużo fajniejsze. Pokaż ją właśnie do kamery, właśnie tą monetę. Bardzo proszę, to jest uncjówka, słoń ma trąbę do góry. też ładnie zapakowane w pudełeczku, myślę, że dużo ciekawiej niż koperta. No już dla takich bardziej, na takie bardziej wypasione wesela, diamenty inwestycyjne. Tutaj akurat mamy różowy, tak jak wielokrotnie mówiłam, różowe diamenty się kończą już w ziemi, więc ich cena bardzo szybko rośnie. Mamy więc pewność, że osoby, które dostaną taki diament, to dla nich to będzie inwestycja, być może kupią sobie kolejne mieszkanie albo kolejny lepszy samochód, albo wyjadą na bardzo długo na wakacje za taki diament, albo mogą sobie oprawić i będzie pamiątka. Pamiątka po rodzinie, babci, cioci, od której dostali, tak jak kiedyś były sygnety rodowe. Także myślę, że to mamy praktycznie od ręki. Z dnia na dzień klient może dostać. Nawet jak mu się przypomni w ostatniej chwili, już miałam takie sytuacje, o 6 rano telefon: pani Ewelino, cholera, mam dzisiaj ślub koleżanki, zapomniałem, cholera, bo to teraz spojrzałem, że cholera czwartek, czy ja mogę przyjechać po złoto? No więc odpowiadałam, że no dobrze, tylko o 8 rano, bo ja się chociaż ubiorę, ale było. Czyli tak naprawdę można u was każde zlecenie zrealizować, czy to w każdym formacie, czy z tymi, czy z innymi diamentami. A powiedz jeszcze jedną rzecz. Jaka jest różnica pomiędzy żółtym złotem a tym białym? W ostatnim czasie właśnie jest ta moda na te pierścionki, na te obrączki z białego złota. Nie ma złota białego. Jest złote, po prostu złote. Żeby zrobić wyrób jubilerski, trzeba złoto rozcieńczyć, bo nie jest plastyczne. I wówczas wszystko jedno, zależy od tego, co się dodaje. Miedzi, srebra, no to złoto zmienia kolor siłą rzeczy, no bo coś tam inny barwnik jest dodany. Natomiast rzeczywiście białe diamenty, tak jak tutaj w przypadku pierścionka Janka, Janek chciał różowe złoto, bo ładniej wokół palca wygląda. Natomiast pod diamentem jest taki trik zastosowany, że jest tak zwane białe złoto, po to, żeby lepiej się światło odbijało. To jest taki trik, który znają jubilerzy i to jest zawsze tłumaczone naszym klientom, że będzie dużo, kamień wyglądał na większy. Też osadzenie wokół, tak jak ma Janek wokół dużego diamencika, mniejszych diamentów, pozwala na lepsze odbicie światła z boku. Czyli tam jest jeszcze taka koronka, proszę spojrzeć, wokół tego dużego diamentu, która daje odblask z każdej strony. To są takie tak zwane triki jubilerskie, ale właśnie jak klient do nas przyjdzie, to my mu doradzimy, żeby zrobić tak, żeby ten pierścionek wyglądał wyjątkowo i wyglądał na olbrzymi. Faktycznie pierścionek wygląda niesamowicie, ponieważ świeci się z każdej strony. Jest to wrażenie tak, jakby te diamenty były ze wszystkich stron, a jest tak chyba tylko jest jeden diament, nie? Nie. Czyli wszędzie jednak są diamenty. Wszędzie są diamenty, oczywiście, że tak, tylko te mniejsze są malutkie. To one już nie mają aż takiej wartości inwestycyjnej. To jest prawie pyłek, ale są tak osadzone, aby sprawiały wrażenie, aby ten cały pierścionek się błyszczał, tak? Bo to też o to chodzi. Jest jeden duży, który w razie czego, jakby Janek się znowu wybrał na wakacje, to zapewni byt, tak, Kasi, a dodatkowo cały pierścionek się błyszczy. Myślę, że jak każda kobieta, koleżanka spojrzy na palce, to będzie chciała mieć taki sam. No i wtedy oczywiście pyta się Kasi, Kasia wysyła do Janka, Janek wysyła do nas i oczywiście wszystkich państwa również zapraszamy. Więc Janku, już na samo zakończenie powiedz, kiedy będzie wybór obrączek małżeńskich? Skoro były zaręczyny, w takim razie musi być wkrótce ślub i wesele, więc jakie obrączki wybierzesz u Eweliny? Słuchaj, już też pracuję nad tym wzorem. Przy obrączkach będzie to troszeczkę już krócej trwało, ponieważ w przypadku pierścionka byłem takim laikiem typowym, który myślał, że każdy taki pierścionek to są niesamowicie wielkie, kolejne pieniądze. Nie jest tak. Naprawdę, że chyba każdą z osób, która sobie myśli o tym, żeby taki pierścionek zaprojektować, żeby wrócić do firmy, która handluje diamentami, kolokwialnie mówiąc handluje, bo wcale to nie jest, to nie jest handel, to jest sztuka, zwrócić się, to będą musieli naprawdę posiadać pieniądze wartości swojego mieszkania, a wcale tak nie jest. Szczerze mówiąc, ja też na początku myślałem, że to, co ja wybrałem, to przekroczy 10-krotnie mój budżet, ale tak nie jest, naprawdę tak nie jest. Dlatego też myślę już o obrączkach i myślę, że w przyszłym roku też w takim właśnie okresie wakacyjnym już zgłoszę się do Eweliny z projektem obrączek. Na pewno będą tak wyjątkowe jak ten pierścionek, bo na pewno będą wyjątkowe, zresztą będą tworzone indywidualnie. Chciałem jeszcze właśnie podkreślić to, co mówiła Ewelina o tych trikach. Ja o tym nie wiedziałem i tutaj też, jeżeli decydujemy się już na zakup pierścionka, czy na stworzenie przez siebie takiego pierścionka, to jest ważne, żeby ktoś nam doradził to. To jest bardzo ważne, o tym się mówi, że są takie triki. Ja zresztą pierścionek i budżet mój, który miałem na pierścionek, to też jest bardzo ważne, to miałbym połowę tego pierścionka, który mam. Dosłownie połowę. Ja sobie śledziłem ceny na przeróżnych stronach internetowych i jak wymyśliłem sobie już ten wzór, jak później sobie posklejałem z internetu, biorąc kalkulatorek do ręki, ile mnie to będzie kosztowało, to po prostu zamknąłem laptopa, pomyślałem sobie, co ja robię. To jest szaleństwo niesamowite, bo naprawdę będę musiał mieszkanie zostawić, żeby kupić ten pierścionek. Okazało się, że wcale tak nie ma. W tych pieniążkach, które miałem wybrane, w tym budżecie, a nie był to naprawdę, proszę mi wierzyć, wielki budżet, można stworzyć tam coś wyjątkowego, no i przepięknego, jak właśnie ten pierścionek. A jeszcze odbiegając od dzisiejszego tematu, właśnie inwestycje w złoto, diamenty, czyli mówimy tutaj o pierścionkach i obrączkach. Przypomnij naszym widzom, w jakich tych filmach zagrałeś. No i oczywiście, ponieważ jesteś w pewnym sensie tą legendą polsko-Miami. Na podstawie mojego życiorysu, mojej biografii, mojej pracy w policji stworzony został film Pitbull, czyli Pitbull Nowe Porządki, Pitbull Niebezpieczne Kobiety, czyli Piotr Stramowski grającego tego szalonego policjanta z irokezem. Ciężko może teraz w to uwierzyć, ale to ja byłem tym policjantem szalejącym z irokezem. Się tym słynnym. Słynnym jeszcze. Muszę powiedzieć, że dopiero 5 lat temu ostrzygłem irokeza i zapuściłem w miarę normalną fryzurę. Można powiedzieć, że jest to fryzura normalna, to co mam na głowie. Oprócz tego powstało też kilka książek na podstawie mojego życiorysu i mojej pracy w policji. Ja sam zagrałem w kilku produkcjach typu Botox, właśnie Kobiety Mafii, Pitbull Niebezpieczne Kobiety, w komediach romantycznych, Całe Szczęście, we wspaniałym filmie, który teraz się ukazał, Inni Ludzie. A powiedz, jakie były twoje początki, jeżeli chodzi, kiedy poznałeś Słowikową, czyli słynną Monikę Banasiak, kiedy pracowałeś jako policjant właśnie, bo dzisiaj miałem okazję z tobą właśnie przed rozpoczęciem wywiadu o tym z tobą chwilę porozmawiać, ale powiedz to naszym widzom. To był 94 rok, prowadziłem obserwację, ja wówczas jeszcze taki młody, niedoświadczony za bardzo policjant w obserwacjach. Rok 94, luty, taki bardzo mroźny luty, ja sobie siedziałem w tym naszym Polonezie, chuchałem sobie na ręce i patrzyłem, co tam się dzieje. Akurat spotkanie było związane, akurat grupy przestępcze traktowały to bardzo rodzinnie, no i jak już tak troszeczkę zmarzłem, to przyszła do mnie pani Słowikowa z kubkiem kawy i kanapkami. Zrobiło się mi szkoda i powiedziałem, taki pan młody siedzi na tym mrozie, to niech pan chociaż kawę wypije gorącą i coś zje, bo mi pana szkoda. No i tak się poznaliśmy. No tak, z jednej strony pan ją obserwuje, jak i resztę osób, a z drugiej strony jednak panu daje do zrozumienia, że jednak pana też widzi, nie tylko pan ją. Zgadza się, dano mi to w bardzo subtelny i kulturalny sposób do wiadomości, że też mnie zauważono. A proszę powiedzieć, jak to jest u ciebie w tym przypadku? Bo tak, z jednej strony wiesz, jesteś tą legendą, kiedy faktycznie to wszystko, co się działo się w Polsce, brałeś w tym udział jako policjant, ale z drugiej strony obecnie grasz jako aktor. Czyli z jednej strony w zasadzie chyba grasz sam siebie, albo ewentualnie pewne rzeczy odtwarzasz z tamtego okresu w tych filmach. Nie do końca. Zawsze są osadzany w rolach gangsterów. Mimo, że byłeś policjantem. Byłem policjantem, ale zawsze każdy wie, że ten temat gangsterów jest mi niesamowicie znany. Dlatego obsadzany jestem w rolach gangsterów. Teraz tworzymy Króla Dopalaczy, nową produkcję, taką niesamowitą właśnie o twórcy całego imperium dopalaczy, czyli czegoś, co jest jednym z najgorszych uzależnień. Do tego też bardziej skoncentrowałem na konsultacjach policyjnych przy scenariuszach. Wiele filmów powstało dzięki temu, że właśnie te scenariusze trafiały do mnie. Chciały być realne, dlatego te scenariusze po przejściu przez moje ręce są naprawdę odwzorowują 1 do 1 pracę w policji i tamte czasy. Aktorstwo traktowałem jakoś bardziej jako hobby. Ja nigdy nie wiązałem z tym przyszłości. Show biznes nie jest dla mnie naprawdę. To była taka odskocznia, myślenie o czymś innym. Udało mi się zagrać w kilku produkcjach, kilku bardzo ciekawych produkcjach, z czego jestem zadowolony, ale myślę, że nie wiąże za bardzo z tym przyszłości. Zresztą, że teraz będzie stabilizacja. No, mówimy o tym, że będzie pierścionek zaręczynowy, będą obrączki, więc bardziej idę w kierunku prorodzinnym, a nie pro-show biznesowym. A jeszcze nie mogę ciebie nie zapytać w tym przypadku, jak to było u ciebie? Bo tak, z jednej strony pracowałeś się w tym środowisku mafijnym jako policjant, jednak rozpracowywałeś różne grupy. Oczywiście odszedłeś od tego, przeszedłeś na emeryturę jako policjant, potem zacząłeś być tymże aktorem. Czy z racji, że byłeś policjantem, nie miałeś kłopotu w swoim życiu? Czy ciebie poszczególni przestępcy nie ścigali, nie mścili się na tobie? Starałem się o tym nie myśleć. Było tak, ale starałem się o tym nie myśleć. Wiesz co, przez te kilkanaście lat pracy to była niesamowita adrenalina. Każdy dzień był ryzykiem, każdy dzień mógł się skończyć nagle, tak samo jak moje życie mogło nagle się skończyć. Dlatego po tych kilkunastu latach pracy, później już nie pracując, wiedziałem, że jestem bardziej narażony, już nie chroni mnie legitymacja policyjna, nie chroni mnie status funkcjonariusza publicznego, dlatego byłem może bardziej narażony, ale z drugiej strony sobie myślałem, że no, słuchaj, co ma być, to będzie. I najważniejsze jest o tym nie myśleć. Zresztą ja należałem do osób, które nigdy nie odczuwały strachu, zawsze mówili o mnie, że to jest ten głupi, który się nie boi, bo podobno tylko głupcy nie odczuwają strachu. Ja nigdy o tym nie myślałem, o konsekwencjach tego, o tym, że ktoś się może mścić i chyba przez to nie popadałem w paranoję. No i dlatego mogę tu z Państwem siedzieć, wybierać sobie pierścionek zaręczynowy i myśleć o obrączkach. A czy czasami spotykasz Monikę Banasiak, czyli słynną Słowikową? Tak, jeszcze niedawno spotkaliśmy się na różnych eventach związanych chociażby z promocją książek Moniki. Zresztą to samo wydawnictwo wydawało nasze książki, dlatego spotykaliśmy się na różnych eventach. Ja później skoncentrowałem się bardziej na innym życiu zawodowym, już może nie tak bardzo artystycznym, dlatego bardziej teraz jestem przyziemnie, a nie w tym showbiznosie, ale kontakt mamy ze sobą nadal. Czyli myślimy teraz rodzinnie, myślimy teraz o ślubie, o weselu, o wyborze obrączek i mam nadzieję, że wkrótce Tobie uda się stworzyć albo własny projekt tychże obrączek, albo może tutaj Ewelina coś doradzi. No ja staram się w takich sytuacjach nie do końca doradzać. Ostatnio miałam taką sytuację, zadzwoniła do mnie pani zapłakana, którą już znam, bo raz diament inwestycyjny kupiła, że ona nie może się zdecydować, bo ona nie wie, jakie kolczyki chce i ona wie, jaki chce diament, ale ona tak od pół dnia siedzi w komputerze, ona nie może się zdecydować i ja mam jej powiedzieć, co jej się będzie podobało. No nie wezmę na siebie takiej odpowiedzialności, ja mogę do tej pani pojechać z czekoladkami, pocieszać ją całą noc, a niech ona patrzy w ten komputer i no, zdoła wybrać cokolwiek, żebyśmy wiedzieli, no, czy to będzie sztyft, czy to będą wiszące kolczyki, cokolwiek. Potem już jubiler pomoże. Ale z jednej strony zauważyłam, że dla jednych osób to jest straszna męczarnia, bo one nie wiedzą, ale tak naprawdę no, jak nie wiedzą, to niech kupią sobie diament. I kiedyś, jeśli to nie jest oczywiście tak coś pilnego jak pierścionek zaręczynowy, kiedyś się zdarzy taka sytuacja, że wejdą do salonu, czy zobaczą na filmie, że ktoś ma taki pierścionek, czy koleżanka będzie miała i powiedzą, o, to jest to wymarzone, z czym chcę żyć do końca życia, tak, i wtedy wrócą, my oczywiście oprawimy. Warto kupić, jak już wiemy, że coś chcemy, ale jeszcze nie wiemy co, warto najpierw kupić ten diament, bo diament wzrasta na wartości, więc pieniążki, które mamy przeznaczone na diament, może się okazać, że za pół roku kupimy 3/4 tego diamentu, który byśmy kupili dzisiaj. Nic się nie stanie, wkładamy sobie gdzieś tam do szufladki, ten diament czeka na odpowiedni moment. No a przy wyborze biżuterii no samemu trzeba czuć. To, że mi się podoba coś i ja czuję sentyment do danego pierścionka czy danej zawieszki, to nie znaczy, że ta pani będzie czuła. Ale na pewno się zdarzy taka sytuacja, że coś jej się spodoba. Ostatnio też się widziałam z jedną z takich słynnych celebrytek, influencerek, która od jakiegoś czasu przychodziła i mówiła, że chce właśnie z różowym, bo najszybciej rośnie na wartości, serduszkowym, w kształcie serduszka pierścionek. Nie zaręczynowy, ale jej mężczyzna na pewno, ponieważ ją kocha, to jej kupi, ona o tym wie, ale ona nie wie jaki, nie wie jak osadzony, bo przecież mogą być białe diamenciki wokół, może być tylko obrączka. No tych możliwości osadzeń, jak już się przyjrzymy i zainteresujemy tym, jest mnóstwo, ale ona nie wie jak i właśnie po pół roku przyszła do mnie, gdzieś wypatrzyła zupełnym przypadkiem w internecie pierścionek, w którym się zakochała i taki dokładnie pierścionek jej robimy. Więc dla mnie ciekawie i myślę, że dla klienta też, jak już na diament wydaje te pieniądze, to niech coś to będzie takiego wymarzonego. No, diament jest niezniszczalny, nie wypadnie, nie zgubi się, nie zniszczy się. To jest teoretycznie na całe życie albo na kolejne pokolenia, więc niech to będzie coś takiego, co nas kocha i my kochamy to coś. Zwłaszcza, że podobno diament, no właśnie jako najstarszy minerał, przyciąga do siebie, tworzy otoczkę energetyczną odbijającą złą energię i łączy się z energią tego swojego właściciela. Czyli jeśli ten diament do nas nie przemawia, czyli pierścionek, czy jakiś wzór do nas nie przemawia, to znaczy, że to jest nie dla nas. I wzmocnimy swoją pozytywną energię w momencie, kiedy kupimy to, co chcemy, czyli ten diament, który się do nas uśmiecha i ten wzór pierścionka, który się do nas uśmiecha, to warto na to poczekać. Chciałem serdecznie pozdrowić widzów telewizji ATV. Miałem przyjemność tu być. Moja skromna osoba, czyli Jan Majami Fabiańczyk, były policjant operacyjny, były komisarz policji.